Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Wieczór, tak. 35 myślnik. 35 myślnik. Czyli. Żaden się nie Nie Nieparzysty okrągły. Tak. Cyferki Co5 są fajnymi cyferkami. Ja lubię. To zależy, bo jak to jest pilot w telewizorze, to on czasami na przykład nie daje co5, co tylko co1, a to czasami co2. Na przykład, jak ustawiam głośność, to wolę mieć parzystą. Chyba, że to jest podzielnik piątki lub dziesiątki. I no. Ja zawsze staram się, żeby było przez 5. Ja zawsze Jakoś przez 5, tak ale czasami odczuwam, na przykład... Odczuwam większy komfort wtedy. Mam tak, że 25 to za cicho, a 30 to za głośno i wtedy muszę ustawić 28. Ale powoli mm. z sobą walczę, żeby ustawić na przykład 27. No. Nie wiem, jakieś... Ale z drugiej strony, jak na przykład ustawiam ponad 30, to na przykład mogę ustawić na luzie już 33, y, pomiędzy 33 a 35. I wtedy nie przeszkadza, że jest 33. Nie, w ogóle. Może dlatego, że się powtarza y, ta cyfra. Tak, ale też ponad 30 już jest dość głośno. 32 też a. jest ok, bo jest podzielne przez 2. i dodatkowo też rzeczy są. Y, jakby to jest wielokrotność dwójki, taka bezpośrednia. Mhm. że nawet jak podniesiesz do potęgi, no to 32 to to jest 2 do potęgi 5. 5. 2 do 5. A, policzyłeś? Wprowadziłeś? Tak. Dobrze. że nas coś poprawi. A do się poprawiania, to pod ostatnim myślikiem nikt nas nie poprawił, czy Kopernikus jest najstarszym wydawnictwem, czy nie. Więc uznajemy, że tak. Więc dopóki ktoś tego nie zrobi, to nie będziemy przyjmować nic innego do wiadomości. It's canon now. I dlatego zaczniemy od bębów. Tak. Jest Bo jest moment, jeszcze... Śmigus Dęgus dzisiaj. Poniedziałek Wielkanocny. Więc życzymy wam jeszcze smacznej kiełbasy, jak jeszcze wam została. I Papi, jajka jeszcze jak są świeże. I żebyście tam pamiętali, żeby grać w e... I Nie przesadzajcie z majonezem. Ale w Wielkanoc możecie. Ja pozwalam. No tak żyła w to, żoławko, to ja Ew Ewentualnie pozwalam. ja to najbardziej sobie lubię tak szanem do dowalić. Także jakim jajeczko ze chrzanem. Ale z także chrzanikiem, aż po prostu w zatokach czujesz, nie? Nie, aż mi wyleczam. Ale ostatnio taki ten chrzanik jest trochę słabszy. Więc na przykład taki mały słoiczek, to ja potrafię na przykład do śniadania zjeść. Wielkanocnego. Na przykład do dwóch I, jajek. I jak już jesteśmy przy tym płaczu przez chrzan, to pierwszy mem z kiciusiem, który płacze patrząc na komórkę i jest napis kiedy szukasz mema na, myśl na fanpage'u myślnika i zdajesz sobie sprawę że, sprawę, że Paweł dawno nie robił mema. Chlip, chlip. No... Paweł, Pozdrawiamy. Tęsknijmy. Serdecznie. Pozdrawiamy. Wrzuć czasem coś. No. Wiemy, że życie jest ważne, ale wrzuć czasem coś. Perpegi nie grasz. Niektórzy tęsknią. Memów nie robisz. Co to za życie takie? No Paweł, no. No Paweł, no. Następny mem w żóławiu. A to jest taki long refur teraz? Long refur. Tak. Tak. Kiedy dużo wyszukiwałeś tyle informacji o zamach, żeby przygotować się do sesji i nagle słyszysz za drzwi ABW, proszę otworzyć. To jest wspaniałe. Znaczy, z jednej strony chcę powiedzieć, że to jest bardzo prawdziwe. Sprawiedliwość do mnie nigdy Pierwsza nie... część. Tak, nikt do mnie nigdy nie pukał słowo do tego, co wyszukiwałam. Ale faktycznie czasem robiąc research, to na przykład człowiek siedzi potem czytał o hiperinflacji w Niemczech. To i tak nie jest tak dwudziestych. No, to jest ostatni temat po prostu taki miałam, wiesz? Ja dość dużo w, pewnego, w pewnym momencie czytałem o cenach narkotyków w latach 80. -tych. Ja pamiętam, jak ty mi mówiłeś, że siedzisz i jakby studiujesz prawo danego stanu. Tak. Tak, bo to, to jest też ogarnąć. przydatne, żeby ogarnąć, jak to wygląda. E, raz Dobra. sprawdzałem, e, a to jeszcze na sesję do szatana, jak się przygotowywałem, e, jak jest pozwolenie na broń e, w stanie Massachusetts i dodatkowo no. na jakie kalibry i tak dalej. I na przykład na tak zwany półautomat. No właśnie, przypomnieliśmy e, innej rzeczy. Kontynuuj. Dobrze. Ja słucham. Na tak zwany półautomat można mieć. Dość łatwe zezwolenie pod warunkiem, że magazynek ma do 10 nabojów. Okej. Okay. Jest to spowodowane tym, że w Ameryce mają czasami różne główne, głupie, dziwne pomysły i później powstają piosenki jak Pump Up Kicks. A o Boże! No nie wiem, kto mi uświadomił, że to nie jest taki fajny. Ty mi uświadamiasz. To by ja. To by ja. O, no Ale z drugiej strony też kiedyś sprawdzałem, jak długo się w różnych warunkach atmosferycznych rozłoży ciało i jak doprowadzić do miarę szybkiego rozkładu. I to jest już na tyle podejrzane, moim zdaniem, że e, gdybyśmy byli rzeczywiście jakoś śledzeni bardziej, to mógłby się ktoś tym zainteresować. Z drugiej strony może władze wiedzą, że mieszkam w mieszkaniu, które nie ma wanny, tylko ma prysznic, więc. Oni już wiedzą po prostu dostatecznie dużo. Tak. Jak powiedziałeś o tej wannie, to przypomniał mi się filmy Rewers. Nie wiem, Rewers. czy myślałeś. Oglądałem. To z monetą. Dobry film. Tak, z monetą. Polecam byłem na dobry tym w film. Kinie. E... Ja też. Jeszcze jak mieszkałam w Krakowie? Ja też byłem tak. na, w tym w kinie w Krakowie. A jeszcze okay. wtedy nie mieszkałem w Krakowie, bo jeszcze byłem w liceum. Faktycznie, bo to było na jakoś na początku moich studiów, pierwszy, drugi rok. No, Strasznie no. ciężki film, tak w, czas w czasie filmu już się tak robi ciężko. Ale jest ciekawy. Ja uważam, że jest bardzo dobrze zrobiony i, i aktorzy spoko. Się jakby dorociński? No, chociaż dużo się tam nie nagrał. Ale jest spoko, nie, Ale nie będziemy robić spoilerów, bo ogólnie gówniany film, temat który w tym ma 12 filmie. 12 lat. Ty tam 10. No ale, ale coś, nie, nie. Co, dużo, dużo. Dużo już, dużo. To było jeszcze ale, wtedy, że... kiedy w zimie nie nosiłem czapki, bo myślałem, że Nie pamiętam kozak. takich zim, żebym nie nosiła czapki. Ale, ale jak będziesz w moim wieku, to zrozumiesz. Proszę, musiałam jak pobiera praktyki w cechu taksydermików. Ten jeden chłop, który przeżył pożar wioski. If you are being chased by a pack of taxidermists, do not play that. <grym się> z, <tym zainteresowano> z każdym przeczytaniem Mnie bawi bardziej. Mnie ten mem śmieszy potrójnie. O Jezus, aż potrójnie. Tak, potrójnie, bo po pierwsze A inaczytam ta o Niziołku, to od razu humor gitowa. Ja, ja nic, ja nie, ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Po drugie, ten man sam sobie śmieszny. Po trzecie, to jeszcze e, tam Enetion go wrzucił chyba w kontekście e, sesji, które my gramy. I okay. my mamy Niziołka, który w, 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 chce znaleźć taksydermika, żeby się od niego nauczyć wypychania Oczy, zwierząt. A ten jeden chłop, który przeżył pożar w wioski. Ja gram Czarodzieja ognia. To jest ten jeden chłop, który przeżył przypadkowy pożar w wiosce. Więc to się razem spaja do kupy. Tak, to prawda. I Let's poza... go with the memes. Tak, poza tym mamy mema od graszki, e, mema video. Tak. To jest to, co powinniście mieć drodzy gracze na nadchodzącym tygodniu, po prostu Pedeki będą mniejsze. No. I chlebek w jajku. Ja bardzo lubię, mamy, wideo. I, I ten mem od Graszki, kiedy misz gry czy ten najlepszy poradnik do prowadzenia RPG. I ten chlebek w jajku na końcu, że. Mniej pedeków i chlebek w jajku. Mm. I odpowiedź do tego jeszcze też memem wideo Graszki. Pomysł z PDK jest dosyć yy, może nie ryzykowny, ale taki dosyć śmiały. Tam, gdzie ty odpowiadasz, że ten jeden gracz, który ja w się nie skadza. To jest gracz, który ma Deathwish dla swojej postaci. Mhm. Znaczy, nie powinno tak być. Nie powinno z być z tak, że, że Misz gry się tak zachowuje, jak w memie, i nie powinno być tak. No, znaczy, gracz może oponować. Niekoniecznie Oczywiście, to dużo tak. da. Tak. I jeszcze mamy kolejnego mema od filmowego. That feels weird, but I'll allow it. I też jest gdzie, dobry. Gdzie MG y... ten moment, kiedy trafisz na bardzo y, y, tego. kreatywnego y... gracza. <laughs> to jest też mem z naszej sesji, jakby co my graliśmy. No właśnie jak mi się wydawało, że skądś kojarzy tę sytuację. Ten gracz to jest niziołek taksydermista. Okej. Okay. Ten, który chce wejść na dach, przywiązać się liną do komina, zaskoczyć i zacząć się bujać, po czym oszczeć całą fasadę domu tego buca. Pff. Kim ja jestem, by oceniać? E, zaczęło się od tego, że chcieli najpierw nastraszyć chłopa, więc y, krasnolud przywiązał niziołka na linię i weszli na dach i ten go bujał przez oknami z zarzuconym na głowę prześcieradla. Wyszedł chłop i ich pogonił stamtąd. Więc w ramach zemsty stwierdzi, że im oszczają ten dom. Nie myśleli, żeby jeszcze zrobić kupę w tą papierową torebkę ją podpalić i zostawić Padli na progu. Wpadli na to, żeby wziąć rzeczywiście kupę, ale w Niziołkowi się nią. nie zebrało i rzucić w drzwi. Są, więc, są ale są na poziomie takich średnio rozwiniętych małp. W międzyczasie mój czarodziej się zorientował, gdzieś tu nie widzę naszego Niziołka i Krasnoluda. Chodźmy ich znaleźć w lepiej. I znalazłem to. jak. Ja wiem, że rzucają gówno w gdzieś... do. Niziołek na płazie miecza, bo nie znalazł łopaty, ah. niósł kupę końską ze stajni, żeby obrzucić tym dom. Ja, yeah, ja... Yeah. Oh, boy. Ale mamy za to dla was newsy. Tak, mamy newsy. Mamy trochę newsów. Są świeże. Mm. E, ja, ja bym zaczął od najgorszego newsu. Proszę bardzo. ARK się nie ufundował i ogólnie kampania na wspieraczce zakończyła się porażką. E, Niestety. No, bo tak to trzeba nazwać, gdy na 100% zebrało się 48. Produkt no, nie zostanie ufundowany przez wspieraczkę, i no nie wyszło. Z drugiej strony jest dobra wiadomość: jak ktoś chce kupić Ark, albo jak ktoś, w... albo jak ktoś wsparł, to można kupić Ark e, na e, stronie mnie games. Link będzie w opisie. Minor Games minę. To jest trudne francuskie słowo. To nawet nie jest francuskie, to jest fryzyjskie. A fryzyjskie. Tak mi znalazł słownik. E, wydawnictwo, Fryzyne, które wydaje akeje... Czy tam jak ten land się nazywa, to konie. Fryzyjskie. Są piękne. Tak. Kontynuuj, przepraszam. Tak, wydawnictwo, które wydaje akeje, teraz też będzie u nich dostępny ARK. E, w przedsprzedaży. Nie wiem. E, e, nie wiem, czy jest podane, kiedy to będzie. Ale to już sprawdzam. Bo Arko i tak Wam już mówiliśmy, więc nie będę wspominał piąty raz o tym samym. Wiecie o co? E, według wydawcy dostawa użuławia... ma się odbyć w grudniu. No, akurat na święta. No. A tak w ogóle to, jak coś to, kochani, sesja Arka jest do obejrzenia o Żuławie, więc jak coś tam przeczytam. Tak. A w... głównym wydawcą jest. Les Amis Reunis Publishing. No. no. No to to jest jeden newsik. Drogie wydawnictwa, czy musicie wybierać coraz trudniejsze nazwy do czytania? Weźcie, przestańcie. Prosimy. No. Bardzo. Kolejny news. E, to w dniach 23-26 marca e, 2023, czyli przyszły marzec. Tak jest. Bo ten, ten już się skończył. Za rok. E, będzie e, karkosakon, czyli właściwie chyba największy konwent stricte tulowy, e, jaki jest na świecie. I najważniejsze, werble, odbędzie się on na zamku Czocha w Polsce. Więc jeśli lubicie ZEW, a po chyba też był na zamku Czocha, albo takie zamki. Nie, dam yy, chyba tak, ale nie, chyba nie wiem, czy na, czy na Czocha. Nie wiem. Yy, nie będę się kłócić. Yy, to nie musicie jechać za granicę. Nie musicie. Czocha jest bardzo ładnym zamkiem. Dużo rzeczy się tam dzieje, rpeszkowych i larpowych. Blisko, to jest blisko czech, więc wiecie. Tuż weekend wypad na czech. Do czech eee, na też chyba było na, na czocha. Tak? No. Tak tak mi tutaj się spojrzało. No ale bardzo fajnie. Bardzo spoko. Bardzo eee, miło. Ja się zastanawiam nad tym, czy się nie wybrać. Dla mnie to jest chwilowo tak odległa przyszłość, że... To jest, znaczy dla mnie to jest dobry pomysł, ja nie mam daleko. To jest jakiś pomysł, żeby pojechać na. To, to jest jakiś pomysł. To jest coś, tak. Ale mm. kontynuując... Y, no, promocję. ale or organizacja będzie się pewnie zajmowało Chaosium i Black Monkey, czyli Chaosium i Chaosium... I Chaosium Group. Tak. E, tak się możemy pośmiać, no ale tak to wygląda, że, że no to jest, to, jest, to będzie duże, to będzie pewnie z gośćmi, e, więc. będzie fajnie. Pewnie więc będą się drogie lubicie... bilety. Co? Pewnie będą drogie bilety i będą ograniczone, tak jak były ostatnio chyba. Że one tam były limitowane dość mocno. I A, poprzednio przy chyba się były też bilety dodawane do tego najwyższego progu zbiórki z zewu, chyba tak, ale nie dam sobie ręki. Coś takiego kojarzę, że, że jakoś wtedy można było je też zdobyć, nabyć, mieć. Okej. Okay. Ale nie, nie dam sobie ręki uciąć. Z drugiej no dobrze, strony. Bez ręki chodził tak, albo Byliśmy. i nie, no, albo i nie. E, z drugiej strony, Blackponki zapowiedziały przed sprzedaż dodatku do Cyberpunk Red czyli Interface Red Volume 1 no będzie dodatek po prostu do Cyberpunk'a a to miło, że jakby nie leży i nie kwiczy tak jak wersja komputerowa ja to czekam aż wersja komputerowa będzie już na tyle Grywalne. zalatana żeby, żeby się dało to przyjemnie pograć e, więc tak może za rok kupię i zacznę grać ja mam, bo dostaliśmy w prezencie ślubnym. Diodak grał, przeszedł większość. Ja stwierdziłam, że no ja sobie to zagram za pół roku, rok. Mhm. Minęło to i nie, sia nie siadłam do tego, w sensie siadłam, zrobiłam pierwszą misję. W sensie jak wybierasz, jaki masz background mhm. i to było tyle mojego grania. No, Okej. Okay. Może kiedyś. Może. Ale z drugiej strony wychodzą kolejne dodatki do y, Planet Zoo, gdzie na przykład tym teraz, który ma być, albo już wyszedł, na ręki sobie nie jestem dokładnie pewna daty, mają być kapibary i wydry azjatyckie. Tak, to widziałem. A wracając do rpg -ów. Tak, bo to ważna rzecz. Tak. Ee, przygody do Judy są teraz dostępne u Alice'ów już. Tak, przygody w Imperium. Tak, Pierwszą można przygodę. sobie Pograć, no można nawet, sobie. można sobie kupić. I... E... Więc jeśli lubicie yy, Dune, no to... to coś dla Was. A jak nie wiecie, że jest Dune RPG, to już wiecie. Ale mają piękne podarki te limitki, boże. Mają. O oh, dem, to są autentycznie jedne z najładniejszych, limitowanych yy, kolekcjonerskich podręczników dla mnie. Naprawdę, jakby to jest ja, moim zdaniem jedne z najładniejszych. Mnie się podoba większość w sumie tych, jak są kolekcjonerki już. Różnie? Znaczy nie pamiętam takiej, która by mi się nie podobała, więc możliwe, że po prostu jej nie pamiętam. Wampir mi się nie podobał, szczerze mówiąc, kolekcjonerka. Okej. Okay. Nie, byłam, nie byłam przekonana tego białego marmuru. Mnie się podobał w miarę, bo był taki inny. To prawda. Okej, okay, tu się zgodzę, że faktycznie był inny i to jest yy, bardzo ciekawe. I ciekawy, ten czerwony powojenny. dobrze dla nim wyglądał. On tam miał czerwone no, stawki, jak pamiętam. Chyba tak. Ale nie, jakoś ja, ja wolałam jednak zwykłą edycję. Ale no... A! Wiem, do czego jeszcze mi się na przykład podobają yy, kolekcjonerki. Do tajemnic pętli mi się podobają. I do tajemnic powodzi. To... Yy, z, że są... Czerwony i chyba niebieski to mm -hmm. to y, powodzi jest niebieski. I tylko z tym symbolem y, tej organizacji, mm -hmm. jakby. No. I to, to, to mi się podoba. To fajnie wygląda. Przypomina mi trochę jakąś książeczkę wojskową, albo nie wiem, y, legitymację członka PZPR-u czy coś takiego. No taki vibe pod tego mam. I, I podoba mi się to. Wygląda fajnie. Ja lubię w ogóle na okładce się mało dzieje. Ja lubię jak się dzieje. Ja lubię jak jest nasrane. Yy, klasycznym tekstem każdej mamy yy, jak wchodzi do nieposprzątanego pokoju dziecka jeszcze nasrać tu na środku. E... No tak tak zwykle to jest so, tak zwykle to <laughs> no skąd się to bierze. To mm -hmm. prawda? No ale jeśli rozmawiam o Alice'ach no, wróćmy do arpegów. No to Alici pochwalili się w ostatnich dniach co wydają, w sensie jakie są plany wydawnicze bez konkretnych dat jeszcze. Na niektóre rzeczy chyba są już znaczy, daty ogłoszone, ale Ogłosili mniej więcej okresy, kiedy będzie, ale bez dat dokładnych. Tak. No jest kolejność wyjścia to na Cthulhu, Demon Fallout, Achtung Tulu, Defiant i Wicked Ones. Czy pierwsze mają być w 2022 jeszcze, czyli na Tropic tu Demon i Fallout. E... No Demon powinien już wychodzić. No dzień tak władcy więcej. demonów. Tak, no tak, 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 no bo będzie. on powinien w wakacje chyba wyjść, no bo przed sprzedaż była w zeszłym roku, w... nie, to była zbiórka. To w tak. zeszłym roku, we wrześniu, więc... We wrześniu? No. Na dzień władcy demonów? Zaczyna się we wrześniu. Jest jak mi ten czas leci. A. Defiant. Achtung Tulu i Wicked Ones 2023. Mhm. Więc? Spoczko. Spoczko. Szkoda, że Achtung tak późno. No. Bo jak się zapowiedzieli w zeszłym roku też jakoś sierpień, wrzesień, co będą wydawać. I był ten Achtung, ten miał takie. wo. A teraz no ja się mam ucieszyłam, takie... mm... ja się ucieszyłam, tak też się ucieszył, bo on bardzo jakby był zajawiony na e, drugowojenny ktulu. No. A Tunk jednak bardziej to wspiera niż, e, niż zwykły Zew. Plus jest taki bardziej palpowy. Taki... No tak, no to jest, jest tak zachwały. bardzo palpowy, więc... Tak, tak. E, więc no zobaczymy. No ja, trochę mi smutno, że 2023, 20, ale z drugiej strony... O ile tego roku nam zostało? 8 miesięcy? No, większość. Zleci panie, teraz Wielkanoc była, zaraz 1 maja, wakacje, yy, wszystkich świętych i Boże Narodzenie i nowe roki znowu to samo. No, przynajmniej rok do wydania, mniej więcej. Znaczy, tak. też tutaj bym się zastanowił, czy to będzie. Rok, kiedy go wydadzą i będzie do kupna, czy to na przykład będzie przed sprzedaż, i jeszcze 3 miesiące będzie się czekać, czy to na przykład będzie zbiórka. Ale wydaje mi się, że raczej to będzie data wydania, bo demon, no to powinien też mieć datę wydania w tym roku już. Też mi się tak wydaje. Też I nie ma wydaje. żadnych zbiórek w obecnym czasie. Nie Kierowanie. ma. Nie ma nic, więc e, może i dobrze. Jest chwila oddechu. Jest chwila oddechu. I, i wydaje mi się, że wydawnictwa powinny wziąć to pod uwagę, że, że chyba ludzie potrzebują tej chwili oddechu teraz, żeby jakby zrecharge'ować portfele, zwłaszcza że wychodzą teraz rzeczy zapowiedziane na przykład, nie wiem, Jedyny Pierścień, Ringa. Długo... Tak. No. Więc jakby ludzie mają na co, że tak powiem, wydawać pieniążki. E, z jednej strony, tak. Z drugiej strony, jeżeli jedno wydawnictwo patrzyło na to, co wydaje drugie e, i patrzyło to by na się to, że. Nigdy nie dogadali. Tak, tak. Bo spójrzmy na to, że blackpunki wydają praktycznie co miesiąc e, jeden tytuł. Mniej więcej tak to wypadało w zeszłym roku. To prawda. Że mniej więcej jeden podręcznik wychodził na miesiąc. E, oczywiście w różnej grubości różnej zawartości ale tak to wyglądało a oprócz tego mamy inne też wydawnictwa które wydają mm. mamy alisów, którzy wydają przynajmniej e, kilka rzeczy rocznie a i jeszcze ważna rzecz a propos alisów e, Midgard jest do kupienia u alisów, nie Midgard. wiem czy o tym wspominaliśmy nie Pamiętam, że no. jeszcze coś było, ale zapomniałem co tak, więc jeśli lubicie Wikingów i. W kosmosie. Co? Wikingów w kosmosie. Wikingów w kosmosie i sci-fi, e, to, to. i nie wsparliście Midgarda, bo na przykład nie widzieliście o tym. A jest bardzo ładny. Bardzo A jest bardzo ładny i bardzo fajny system. Bardzo jest przemyślany. Jest polski. Trzeba wspierać naszych. No to. jest do kupienia Uallisów. Więc. Jej, w ogóle brawo Alisi za wspieranie, że tak powiem, yy, samodzielnych wydawców i twórców. Mhm. Więc spoko, że da się kupić rzeczy poza wspieraczką. Jak na da przykład, się. właśnie i, i, i Midgard, i Nibiru da się u nich kupić. No, jest bardzo spoko. Mnie się podoba, że może powoli jakby e, będzie mniej wspieraczek, bo wspieraczki jednak są też takie, że albo się coś ufunduje, albo się nie ufunduje. No, no nie ma co się oszukiwać, ale bo moglibyśmy gadać długo o wspieraczkach. O tak. Bo to jest temat rzeka, ale mamy temat, temat. Mamy tak. temat, temat. Eee, czy Aina chcesz powiedzieć jaki mamy temat? Mogę. To eee, tematem dzisiejszego odcinka jest jak odmówić graczowi grania w drużynie. Eee, I to nie ze względu na... Konflikt w drużynie. Tak. Albo nie, Ja by graczowi, który jeszcze nie zdążył zagrać. O, to... o tak, w sensie to nie jest tak, jak wypieprzyć kogoś z drużyny. Tak. Tylko jak po prostu powiedzieć komuś, sorry, nie, nie, nie tym razem. Tak, dokładnie tak. Bo to jest ciężka rzecz na pozór i, i to. No nie jest to proste. No nie jest, bo ja na przykład mam zawsze problemy, dlatego teraz e, robię odwrotną rzecz. Zbieram mniej graczy, niż bym chciał. I... Eee, ja sobie poradziłam z tym osta przy ostatniej kampanii, po prostu pisząc do ludzi, z którymi chciałabym zagrać. Bezpośrednio. Można też tak, ale ja czasami nie wiem, kto by miał czas, kto by miał chęci, a czasami się a ktoś prawda. zgłosi nowy, bo tutaj dołóżmy jeszcze background do tego, że załóżmy, że ogłaszacie gdzieś, że chcecie poprowadzić sesję. No, robi się tak. Na Discordach, na Facebookach, na, na grupkach. Facebookach. No, 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 no to, to tak się zbiera graczy, jak się na przykład nie chce ze znajomymi grać, albo no się nie ma znajomych jeszcze. Którzy e, grają. Więc tak. piszecie na takiej grupce, że cześć zbieram na przykład czwórkę graczy e, do Dedeku w piątej edycji, będziemy grać e, coś tam Ravenloftu jakieś cienie czy nie. Do drugi wtorek o dwudziestej, przewidujemy po 4 godziny na sesję. Wiecie jak jest tak, Znacie gramy online można. z kamerami, z mikrofonami e, są mile widziane e, postaci tworzymy na początku, sesja zero, coś tam zroś tam i poszukiwana jest znaczy. czwórka graczy a zgłasza się piątka albo szóstka albo szóstka i można powiedzieć, że według kolejności zgłoszeń ale na przykład ktoś nie, nie chce według kolejności zgłoszeń bo na przykład chce mieć w miarę doświadczony graczy w D&D Takich, którzy po prostu wiedzą, co się robi i, i trochę grali. Albo zróżnicowaną grupę. Albo zróżnicowaną grupę. I co zrobić z takim fantem? To jest ciężkie. I autentycznie to jest ciężkie, bo mówię, ja się teraz wycofaniłam, że, że po prostu pisałam do ludzi, z którymi myślałam, chciałabym grać, albo na przykład, nie wiem, zaproponowałam jednej graczce i zapytałam, słuchaj, jak, jakby z kim, by, z kim by tobie się dobrze grało? Weź mi powiedz. E, bo jak się ogłaszałam, no to faktycznie zgłaszali mi się, zgłaszało mi się, no nie chcę powiedzieć, że zawsze więcej ludzi, ale z reguły było tak, że jedna albo dwie osoby więcej niż przewidywałam, żeby mieć graczy. E, no i właśnie, kurde, no, 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 no musisz powiedzieć tym ludziom, że no sorry, ale nie. Mhm. A nie oszukujmy się, na rynku jest deficyt mistrzów gry. No tak. Zawsze jest więcej chętnych do grania niż mistrzów gry, co widać też po konwentach. Niestety. E... I ogólnie nie jest łatwo ludziom mówić nie, chyba że jest się bardzo asertywnym, a to jest ciężka cecha, żeby się nauczyć tego. E... Więc jakby, no, może być ciężko, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, nie tym razem. No, w tym właśnie przypadku, że na tych mistrzów gry rzeczywiście jest. No mniej niż graczy zwykle. Mhm. A oprócz tego, jakby jeden mistrz gry na przykład w, w dziennie jest w stanie poprowadzić załóżmy, że jedną sesję, może dwie. Jeżeli to jest no mistrz tak, gry, który po prostu wiesz, ma dużo energii, siły i wszystkiego. I na przykład nie tak brakuje. konwentowo patrzeć. Yy, tak, nawet. konwentowo, okej, okay, tak, dobra, powiedzmy. Że, że nawet już no. tak konwentowo, iż na przykład jest sobota dany mistrz gry jest w stanie poprowadzić na przykład dwie sesje w tą sobotę e, które sobie przygotuje, nie jest gotowca i tak dalej e, mm. a najlepiej to w ogóle dwa różne systemy a gracz jak sobie dobrze dopasuje i zacznie wcześniej pierwszą sesję i później drugą ma w międzyczasie i później ma trzecią sesję to równie dobrze on może zagrać trzy sesje po cztery godziny w ciągu jednego dnia w trzy różne systemy z różnymi graczami, z różnymi mistrzami gry, bo na przykład nie musi Naprawdę nic. Postaciami. Tak. I nie musi nic przygotowywać, bo, bo to jednak ten czas na przygotowanie się na przykład w postaci wiadomo, to jest, ale przygotowanie się ale gracza do jest sesji jest poziom... trochę krótsze niż tak. mistrza gry. Zwłaszcza jeśli mówimy o konwentach, bo już nie mówię tutaj, że nie wiem, zaczynamy kampanię, tworzymy wszyscy razem mhm. postacie, nie wiem, tworzymy razem trochę światu, ustalamy zasady. To tak, to jest dużo pracy z obu stron, to prawda. Ale takim faktycznie konwentowym typem, jakby takie myślenia, faktycznie to byłoby moim zdaniem wyczerpujące grać trzy sesje i te 12 godzin gry. Ale jeśli ktoś ma na to, że tak powiem, staminę, to tak jest w stanie to zagrać. Czy mistrz gry jest w stanie poradzić moim trzy sesje? No e, jest dnia? w stanie, ale. Jest, ale pytanie, jak bardzo będzie wypruty. Tak, i przy tej trzeciej sesji, jak bardzo spadnie na przykład jej jakość. Tak. Bo nie oszukujmy no, bo się. Po prostu organizm ma swoje limity. Tak, ty, to, nie? są mistrzowie gry oczywiście. Napiszecie mi nam pewnie tutaj w komentarzach. No bo to jest taki mistrz gry, co prowadzi na przykład po trzy sesje, albo jest taki mistrz Znamy gry. Znamy tego mistrza gry. Ja u niego gram. Tak, tak. <gry> e, albo, no. no... ale ilu jest takich Mistrzów Gry, którzy prowadzą na przykład kilka, na przykład cztery, trzy sesje w ciągu 12 godzin? No. Tak. No ja znam jednego takiego. Na wielu Mistrzów Gry, których znam. Ja maksymalnie, jak prowadziłem jednego dnia, to dwie sesje po cztery godziny. E, po prostu była jedna sesja chyba od 10 do 14. Później sobie zjadłem obiad, zrobiłem zakupy, coś tam. I druga sesja była od 20 do 24. Więc, no, no, był ten czas, można było sobie zagrać i było bardzo spoko. Tylko, że no właśnie, bo odbiegamy od tematu za daleko. Tradycyjnie. Mamy pięciu graczy, i jak powiedzieć temu piątemu, i w jaki sposób. wy bo załóżmy, że eliminujemy hmm. ich po tym, jak się zgłosili czasowo, to jest najprościej. Sorry, zgłosiłeś się jako piąty, e, możesz być rezerwowym ewentualnie graczem, jakby ktoś się wysypał, bo ktoś jest na przykład niepewny, no ale no mm -hmm. niestety jesteś piąty, dziękuję ci za, za zgłoszenie, zapraszam ponownie. Będę miał cię w pamięci przy następnym projekcie. Tak, projektu. i na przykład zapro zaproponuję ci następnym razem, jak będę grał, że, że, że cię napiszę. Do ciebie napiszę pierwszego, tak. zanim rzucę ogłoszenie, no. I będziemy na przykład resztę dobierać do, do jakby twojej drużyny już wtedy. Tak. To jest prosty sposób. Tak. Ale jeżeli eee. się wybiera ich pod jakimś kątem, to już jest ciężej. No zawsze można powiedzieć, słuchaj, powiedzcie, jakby... można się tłumaczyć albo można się nie tłumaczyć. Mm. Nie mam obowiązku się tłumaczenia. Jeśli ktoś ci zapyta dlaczego, no to możesz potem napisać. E... I chyba najgorzej jak ludzie pytają dlaczego. Tak, bo ciężko im powiedzieć czasami, bo załóżmy, że z kimś już graliśmy, ale grało nam się średnio. Tak. I. No, może tak być. I może tak być, ewentualnie nie graliśmy z tym kimś, ale na przykład rozmawiamy z innymi ludźmi, czy na przykład grali z e, osobą A. I tom, ktoś tom, mówi: tak. tak, tak, super gracz, super. Nie spóźnia się na sesję, przygotowuje się z systemu, no to i, i na Dobrze to, Tak, i jak to jest zaufana osoba, no to mamy wtedy takie. Okej, okay, dobra, dobra, no to, to bierzemy. A na przykład co, co jeżeli dwie lub trzy osoby piszą, no niezły gracz, ale taki czasami bywa specyficzny. No, spóźnia się na sesję, ktoś inny napisze a jeszcze ktoś inny na przykład ze znajomych powie, no fatalny gracz, ja nie polecam, bo w ogóle ja to się z nim pokłóciłem i prawie się pobiliśmy, a, a później wysłał mi wąglik w paczce i... Wiecie, ludzie są różni. Znaczy no fakt, no... Y... No wąglik w paczce to jest przegięcie, nie wysyłajcie ludziom, to jest nielegalne. No nie róbcie tego. To jest to przestępstwo. No to cool. Not cool. Znaczy, no faktycznie miałam sytuację, że zgłosiło mi się za dużo graczy mm. i uznałam, że ja po prostu wybiorę z kim ja chcę grać. Yy, w sklep to brzmi, ja sobie wybiorę z kim ja chcę grać. No ale jakby wiecie o co chodzi, no komfort mi się znaczy, kogoś nie się pisa. bardziej lubi, albo kogoś się mniej lubi. No Nie lubi się wszystkich tak samo. Jak się kogoś nie lubi e, zbytnio, a pisze się na, na przykład na ogólnym forum, Discordzie czy grupie. I ta osoba się zgłosi, a ta osoba nie wie, że się jej nie za bardzo lubi. No to jest problem. No, to jest psikus. To jest problem. To prawda. No i faktycznie, jakby zgłosił się do mnie gracz. No i mu musiałam powiedzieć, że słuchaj, no jednak nie. A dlaczego? No i faktycznie napisałam mu, że słuchaj, sprawa jest taka, że. Grałam z tobą raz, grało mi się trochę dziwnie i byłam pewna, że to jest kwestia po prostu, że tak odgrywasz postać, ale yy, mamy wspólnych znajomych i wiem od nich, że no dziwnie się trochę zachowujesz na sesji, a ja wiem, że albo mnie to ma być sesja streamowana i w ogóle i jakby nie chcę mieć z tyłu głowy stresu, że yy, że coś zrobisz mi na streamie i to mnie totalnie tak zbije z pantałyku, E, że nie będę wiedziała, co, jak zareagować komiszy że No bo nie oszukujmy się, jak, bo to jeszcze było w czasach, jak robiłam sesję dla ucieczki, że jakby bardzo mi zależało, bo jakby to było u mnie, to tam pubidy, nie? To jest mój kanał i tak dalej, ale tam się czułam trochę bardziej odpowiedzialna, bo jednak robiłam content dla kogoś. Znaczy to tak czy siak, to jest nie, niezbyt po prostu... E, w przypadku streamowanych rzeczy, to jest w ogóle, moim zdaniem, mało komfortowa sytuacja, jak bierze się kogoś, e, gdzie nie ma się żadnego Eee, rekomendacje albo czegoś takiego. I że nie wiesz, czy ten człowiek na przykład czegoś nie odwali. Czy nagle nie rzuci słowem na M, albo słowem na CZ, albo nie zacznie przeklinać. Albo no... słowem na N po angielsku. To prawda. Nie rzuca się N-wordów na, na streamach, bo stream leci z automatów wtedy. Tak. Czeluście piekieł. I Twitcha nie obchodzi to, że no, to, to nie ty, tylko że to Twój gracz. Nie, to, to jest cały kontekst, który ty robisz. Jak się coś takiego pojawia, jesteś małym streamerem, a większość RPG-owców jest małymi streamerami w stosunku do tego, jak wygląda scena streamerska międzynarodowo. Prawda. To w przypadku polskich streamerów, to większość to są małe streamy. Bo. Jakby te na przykład streamy, które nawet robi Baniak. To to są takie średnie, no, no, no można powiedzieć, że to są średnie wielkościowo, ale jak są na przykład YouTube streamerzy, którzy robią po kilka tysięcy na przykład widzów naraz, albo po kilkanaście tysięcy widzów naraz i w Polsce też są tacy, to, to to robi po prostu dużą różnicę. Tak, to jest znacząca różnica. No i napisałam temu graczowi, że słuchaj, jest taka, taka sytuacja, że no, jakby nie czułabym się komfortowo. No to ta osoba się na mnie obraziła. Na długo. Znaczy ja stawiam, że dalej jest na mnie obrażony, bo nie mam z, nim, nie mam z tym człowiekiem kontaktu obecnie. E... I wypływało to parę razy, w sensie on jakby przypominał tą sytuację w gronie znajomych przy jakichś dyskusjach tam na, na Discordzie czy coś. I był bardzo dotknięty tym faktem, że nie chciałam z nim grać. E, ja powiem z drugiej strony: e, Jak sobie prowadziłem właśnie jeszcze zewtór w Miami, to moje żyła w to początkowo zbierałem ekipę na cztery gracze. Zgłosiło mi się w ciągu kilku minut osiem osób. I ja już miałem takie. Jak była piąta i szósta, to mnie takie, no nie wiem, może kiedyś coś jeszcze będzie grane w tym klimacie, albo może zrobię drugą ekipę. Nie wiem, zobaczę. No na razie nie planuję. I nagle jak mi się zgłosiło ośmiu graczy, wszyscy, nawet chyba była dziewiątka graczy, wszyscy chętni do grania. Albo i dziesiątka, coś takiego było na początku. E, więc jakby tą pierwszą ósemkę jeszcze stwierdziłem, że dobra. E, Zrobimy jakoś dwie ekipy, czy coś, e, później te ekipy miały się wymieniać graczami jeszcze między sobą, żeby było ciekawiej, żeby był przepływ e, świata i żeby jakby wątki się przeplatały. I ostatecznie z tej początkowej czwórki, którą chciałem mieć, no to na końcówce, jakby już samego grania, bo zostały jeszcze mi do dogrania dwie sesje. No to zrobiło się 12 regularnych graczy, plus czwórka mniej regularnych graczy, plus jeszcze kilku graczy, którzy na przykład odeszli albo zrezygnowali e, albo gracze, którzy zagrali na przykład epizodycznie jedną dwie sesje i nagle mam prawie 20 graczy z czterech. Dlatego, że nie potrafiłem odmówić tej drugiej czwórce, że wiecie, co zbierają cztery osoby? Y no, no, nie da rady, nie da rady. no Nie, nie stanę na głowie, nie, nie, nie rozszerzę tego nijak. No i rozszerzyłem. I to był bardzo dobry pomysł. To było dobre, ale z drugiej strony to mnie nauczyło asertywności i tego, że jak chcę mieć czwórkę graczy i mi się zgłasza piąty, to prze, sorry, jesteś piąty, no nic z tym nie poradzę. I staram się wtedy jak najszybciej, jakby zamknąć informację o ogłoszeniu że wiecie, nie zgłaszajcie się już, bo, bo nie ma, nie ma miejsc. No, no trzeba jakoś sobie z tym radzić, bo yy, temat też tam wynik z tego, że yy, do... ja dostałem takie pytanie, co zrobić, mhm. yy, jeżeli zgłosiło się więcej graczy niż jest miejsc. Jak, jak właśnie sobie z tym poradzić, jak komuś napisać kulturalnie, że no wiesz, jednak no mamy już czwórkę graczy jak ja głównie bym to oparł ze względów takich, że, że no taką mam koncepcję, przedstawili mi na przykład kim chcą grać i tak dalej, no. Jednak z każdym porozmawiać i na tej podstawie częściowo odrzucić kogoś. Bo jeżeli odrzucamy kogoś ze względu na to, że nie chcemy po prostu z nim grać, to też im napiszmy szczerze, sorry, tutaj mi się zgłosiły ludzie, których lepiej znam i po prostu obawiam się, jakby to mogło wyjść, a wolę zagrać z tymi, których lepiej znam. Tak. Jakby... Wiecie, to nie jest tak, że. Nie chcę użyć słowa kolesiostwo, bo to jest nieładne nie słowo. Ale jakby to nie jest tak, że nie wiem, pomagacie komuś załatwić w niefajny sposób pracę i wybieracie kandydata, który, którego znacie, a nie który, który ma lepsze konse nie konsekwencje. Y kompetencje. Kompetencje, dziękuję. Tylko to jest serpek, to jest zabawa, więc. Tak, to jest spoko, hobby, tak? gdzie mamy grać ze znajomymi. Jakbyśmy się zbierali do grania w piłkę na Orliku, to. No, Też byśmy raczej zawołali znajomych na kopanie w piłkę, a nie randomów totalnych z ulicy. Nie? No właśnie. E, zwłaszcza, że no, rozmawialiśmy o tym już odnośnie na przykład chyba prowadzenia na konwentach, że bywa różnie mm. i różnie na różnych ludzi trafiasz. I ja już tu odchodzę od streamowanych sesji, które są jakby wiecie innym, trochę innym rodzajem. No trochę inaczej się to gra. Mm. Naprawdę. No inaczej się to gra, inaczej się to prowadzi. E, i nawet, ale nawet jak gracie dla siebie przy stole. Czy, 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 czy na Discordzie, bo tam większa szansa. Chociaż nie, przy to też możesz trafić na różnych ludzi, bo są te grupy że na dane miasta na szukanie tak, graczy tak, tak, tak. I, i mistrzów gry. Przypomniały mi się jakieś historie właśnie, które znajomi mi opowiadali, że poszli na przykład grać w Warhammera. Sesja była bardzo słaba, a mistrz gry w ogóle w trakcie sesji postawił skarbonkę na początku, na zasadzie co łaska, bo zobaczył to u Baniaka. To jest fajny pomysł, jak się ma znajomych i się wspólnie zbiera nad podręczniki, żeby je mieć i mieć ich więcej. Tak. Eee, ale to o tym można poruszyć inny odcinek, bo ja, ja już czuję. To jest temat. Tak, ja już czuję, jak takie ciepło po prostu w plecach teraz tak. Eee, że, że ja bym dużo mógł o tym powiedzieć eee, dobrych rzeczy i złych rzeczy. No, ale nawet jeśli macie grać przy stole, tak stricte naprawdę przy stole fizycznym, to wiecie, jeśli macie się czuć niekomfortowo, bo głupio wam jest komuś odmówić, a nie czujecie z tą osobą Wajbu, bo nie wiem, pogadaliście czy coś, i okazuje się, że on chce w ogóle grać, nie wiem, macie grać te Deki, masz jakiś pomysł na kampanię, albo będziesz prowadził kampanię. Gotową, a on chce grać na House Rulu, postacią, która jest totalnie OP, ma wszystko i w ogóle kuźwa. Tu jego postać w, w, wytwarza feromony, które sprawiają, że kobiety muszą rzucać na siłę woli, czy, czy się im oprze. Fun fact: spotkałam taką historię postaci na larpie, na którym byłam. To ty, historia postaci tej postaci krążyła na larpie, na którym było. Dużo ludzi, naprawdę dużo ludzi. I ona krążyła, i chodziliśmy po prostu, znaczy chodziliśmy, wszyscy by znali tą historię. Larut na prawie tysiąc osób. Każdy znał tę historię postaci. Do tej pory wspominam ją z ciepłem w sercu i ciarką żenady po plecach. Więc wiecie, moment, w którym dostaje gracz wam, mówi takie rzeczy, że on chce to, to, to i to, i w house rule, i wszystko. No to wiecie, no, no wasz komfort też jest ważny i waszych pozostałych graczy, więc. Powiem ci za to ciekawostkę. Ja się spotkałem z historią postaci też taką zwariowaną. Ale to nie mi wysłano, tylko znajomemu. I... Znaczy mi też nie wysłano. Nie no ja wiem, nie wiem, ale. No. To, to też jakby podobnie. Ona miała chyba cztery strony. Nie tak źle. Gdzie w międzyczasie zostało wytłumaczone, dlaczego bohater zna się z imperatorem w Warhamerze? O Boże, I, by się z nami. I w ogóle z wyższej szlachty tak bardzo, że imperator to w ogóle nic mu nie może zrobić, a łowcy to po prostu tam się słuchają jego rozkazów i ogólnie to było tak po prostu wywindowane, tak było porąbane, że... Jak on się zna z imperatorem? Ja muszę wiedzieć. Jego ojciec e, robił jakieś interesy, i w ostatecznym coś tam. E, ja nie, już tego nie pamiętam, ale po usłyszeniu tej historii, bo ja nawet jej nie czytałem na oczy, tylko ktoś mi ją odczytał z tych czterech stron, ja miałem takie. Co, co tu się właśnie stało? Jest ten moment, w sensie przynajmniej według mnie. Gdzie świeży gra... świeży świeży nie jeszcze gracze. Yy... Próbują być bardzo oryginalni i lecą... Są... Yy, jakby im... Ile mogę uszczknąć? No. Na ile mistrz gry się zgodzi? To nie, 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 to, to... tam to było rzeczywiście po prostu już pełna odkajka. O oh, jest Kumpluje się, kumpluje się z operatorem, który nie może mu nic zrobić, bo jest tak wysokiej szlachty. A i roz wydaje rozkazy łowcom czarownic. Dodatkowo jeszcze on był chyba zmiennokształtnym. E, I i, i potrafi... łowcy czarownic nic mu nie mogli zrobić? Nie, nie, nie. Bo miał takie Widzę koneksje w i gdzieś tam jeszcze z elfami też się kumplował. Oczywiście, że tak. eee, I w ogóle miał jakieś tam mega wszystkie rzeczy, artefakty czy coś. I, i naprawdę. To... Ogólnie ta historia była świetna, żeby na jej podstawie zrobić scenariusz i zrobić na całą kampanię na 15 sesji albo 30, ale nie do gry. O, ale tak chyba podsumowując tematy dzisiejsze, mm. Mm -hmm. jak macie za dużo graczy. Starajcie się kulturalnie wybrać tego, który wam pasuje najmniej i mu powiedzieć: Słuchaj, Zdzisiek, nie zagramy razem, bo mnie wkurwiasz. Nie. Znaczy, możecie, ale wiecie, do konsekwencji wyżycie też są jak w eee, Powiedzcie po prostu, jakby dlaczego. Znaczy, nie musicie. Możecie po prostu, sorry, nie, nie tym razem. Jeśli ktoś się zapyta, to nie kłamcie go. No. Naprawdę, bo. Wiecie, to też może być tak, że ktoś nie, nie zdaje sobie sprawy, że z nim się na przykład ciężko gra. Tak. Bo nie wiem, nie, robią, nie robi się feedbacku w jego drużynie. Może tak być. Yy, I na przykład ten ktoś nie wie, że jest upierdliwym graczem i że jego pomysły są ciężkie, albo że nie daje ludziom dojść do głosu. I yy, jakby prawda boli, ale dzięki temu człowiek jest w stanie na przykład się rozwinąć, albo. Yy, nie być uprzedziałym graczem. Przynajmniej tyle i mieć większe szanse na to, że znajdzie nową drużynę. Tak. Dokładnie. A nie jest takie złe. W przypadku Newsów. Ach, wiecie co i jak. Wiecie co się dzieje. Za dużo też ich nie było. Były bardziej takie, że coś nadejdzie. Albo jest coś dokupne. Tak. I chyba tyle. Prawda. Zapraszamy tak. na grupę, bo tam jeszcze są memy. Są zawsze memy. Może jakiś tematem ktoś rzuci. O, no. A może jest coś, o czym wy chcielibyście, żebyśmy przedyskutowali? O. Możecie też na przykład pisać do nas na myślik. E, nie pamiętam maila. A piszcie na myślik, na fanpage'u. Pojawi się tutaj gdzieś. Na fanpage'u piszcie. Na najlepiej na fanpage'u na razie piszcie. Jak wam powiemy, że byście pisali mailowo, to wtedy możecie pisać mailowo. I w opisie jest mail. Mhm. Mm no. tak. E, tak. I będziemy się żegnać i do za tydzień. Tak. papa pa.